tak wysoki koszt utrzymania Sejmu szokuje, tym bardziej, że wielu Polaków zmaga się z wyższymi opłatami za wodę czy też prąd i musi szukać oszczędności. Oszczędności nie widać po stronie rządzących. Pracownicy kancelarii Sejmu są tak samo ważni jak wszyscy inni pracownicy w tym kraju. Mamy w tej chwili najbardziej liczny i najbardziej kosztowny rząd po 1989 roku. Rekordowy ma być również budżet kancelarii Sejmu. Każdy ruch, który wzmacnia profesjonalizm administracji, wydaje mi się dobrym kierunkiem. Oczywiście ważne jest to, na co te pieniądze się wydaje, a nie jaką kwotę się dysponuje. Zdaniem posłów opozycji wydawanie tak dużych pieniędzy na funkcjonowanie Sejmu jest nieadekwatne do tego, jak pracują posłowie obecnej kadencji. Przez ostatnie pół roku Sejm pokazał, że jest maszyną działającą bardzo powoli w tej kadencji, że ustawy wbrew obietnicom z początku kadencji jednak lądują w zamrażarce i potrafią tam spędzać dużo czasu. Także tak, zgadzam się z tym, że w tej chwili ogłaszanie akurat wzrostu kosztów utrzymania Sejmu jest decyzją co najmniej kontrowersyjną. Jakbyśmy my to robili, to by oczywiście wszyscy na nas wieszali psy, że co to ma znaczyć, że wydajemy w taki sposób pieniądze publiczne. A warto pamiętać, że premier Donald Tusk przed wyborami obiecywał sprawne państwo szanujące pieniądze podatników i wiele wskazuje na to, że na obietnicach się skończyło. Daniel Machnowski, Telewizja Republika.